Cześć Paulo, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2. Z tej Human znajdujemy się w bezpiecznej strefie stróżów prawa. I tutaj mamy coś takiego jak rzemieślnik. Jeszcze nie zaglądałem do niego, więc chcemy sprawdzić, co ona ma do zaoferowania. Ulepsz, kup, wichaj, streamina, medykamenty, amunicję. O, proszę, ciśnięcie. Modyfikacja za 250. Napięcie tu już mamy. Co tu jeszcze jest? A, zakończenie. Można kupić. Dobra, zróbmy tak. Kupmy to. Pieniędzy mamy troszeczkę. Część środkowa. I rękojeść. Kupimy wszystko i zobaczymy, co nam to da. Ulepsz. Co możemy sobie ulepszyć? O, proszę. Latarkę UV. W tym momencie nie możemy. Hak tak samo. Koktajl Mołotowa mogę ulepszyć? Mogę. Noże do rzucania tak samo. Dobra, ulepszymy sobie noże do rzucania. I koktajl Mołotowa. Początkowe obrażenia od wybuchu 30. Zasoby, wytrychy, a brakuje nam trofeum zarażonego. Ale też mogę to ulepszyć. O, mamy płomień w końcu. Modyfikacje. Jak to działa, nie wiem. Części do wytwarzania. Dobra, i zobaczmy sobie teraz... Spoko. Teraz sobie sprawdźmy, co możemy sobie ulepszyć. Teraz tak. Umiejętności. Mamy jakiś punkt, a jeden parkouru. Podwójny skok, tak? Tik-tak. Też by można było kupić. Ale to zaraz, wytwarzanie. Jest, mamy zaznaczone, że jest mocniejsze. Możemy sobie wytworzyć, tak? Bo w tym momencie nie mam żadnego... Koktajlu Mołotowa. Dobra, stwórzmy sobie może 3 sztuki tego. I ostrza tak samo. Mamy sporo złomu i szmat. Co by tu jeszcze? Dobra, i teraz tak. Ekwipunek. Aktywuje się przy trafieniu krytycznym. Okej, i do czego ja to mam zastosować? Może nie do tej broni? Może do jakiejś innej? A ta? Nie, wolałbym w sumie do tej zastosować, jeżeli mogę. O, jak najbardziej. Jest modyfikacja umieszczona. I umieśćmy sobie tak samo jeszcze. Czy ja mogę dać sobie tu jakiś... modyfikuj. A tego nie mogę zastosować? Elektryczności? No najwidoczniej nie. To szkoda. Tu coś mogę zastosować? Modyfikuj. Tu nie, tu tak samo, nie wiem dlaczego. Może tutaj. O właśnie, część środkowa mogę zastosować. Znaczy mogę zastosować tutaj płomień? Nie. Ale mogę zmodyfikować sobie, wow, dobra. I co to jest jednorazowe? Ciekawe. I tu jeszcze sobie dodajmy ogień może. O, może być. Ciekawe. I teraz tu na jedynkę jeszcze sobie weźmy może tą. Spoko. Tak to się prezentuje. My sobie teraz polecimy na zadanie wieża ciśnień. Znajdźmy wyjście. Chyba tędy. I jak daleko to mamy? 185 metrów. Dobra, lecimy. Oczywiście po dachach. Od razu nabijamy sobie punkty doświadczenia i parkouru.
tędy, na wprost, tak? Aiden, jak ci idzie? Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Aitor chce przejąć kontrolę nad wodą i zmusić Bazarian do gadania. Więc to w ten sposób szuka mordercy Lukasa. Jednak nie taki z niego głąb. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Wyżej niż myślałem. Wieże ciśnień, tak? Co musimy zrobić? Pewnie. Musimy wejść, zobaczyć na drzwi. Szlak. Pewnie będą zamknięte. A jednak nie, zamek łatwy. Aitor, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Kurwa, nie możesz do tego dopuścić. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki, szybko. Pierwszy został rozbrojony. Tutaj mamy kolejne rzeczy. Otwieraj to. Szukasz, co sobie sprawdzimy. Co mamy? O, nowe bronie. Dobrze, przydadzą się. I tutaj tak samo. Jaki znacznik jest? U góry. Może powinienem zobaczyć na górę. O, tędy. Ale nie widzę nic. Coś mi pokazuje, gdzie mam teraz wejść. Znajdź i rozbrój materiały wybuchowe. No to którędy teraz? Ja tutaj nie widzę nic, żeby mi się świeciło. Nawet nie wiem, czy dobrze idę. Może zmieńmy sobie na inną broń, dobra. Po co ci teraz broń, Aiden? Jak nie będzie... O. 15 metrów, gdzieś tu musi być, ja muszę sobie go też ogarnąć, jak co. O, słyszałem coś, może tutaj jest. Jest, musimy to rozwalić. Modyfikacja, wciśnij R2 i krzyżyk, aby aktywować modyfikację wybuchową. Dobrze, mamy kolejny materiał wybuchowy. I co nam jeszcze zostało? Coś? No okej, już wiemy, gdzie się musimy wspiąć. Ale chyba nie tędy, tylko teraz tędy, tak? W obszarze poszukiwań. Tędy, skacz! Szybciej! Wspaniale, udało się. Teraz na górę. Czekaj, czy będzie walka. Był jeszcze pojemnik z inhibitorami. Nie wyjdziemy stąd żywi. Nikt nie wyjdzie. Co? Oddaj mi detonator. Nie. Mieliśmy tylko pobierać okup. Zbierać pieniądze. Jack, oddaj go. Dostaną to, na co zasłużyli. Postychają. Jack, ostrzegam cię. Szukamy. Tutaj jest. Gdzie on się znajduje? W środku pewnie. Kurde, gdzie on jest? Tutaj. Gotowe. Okej, udało się. Woda jest bezpieczna. Wespnij się na szczyt. Dobrze, 7 metrów. W którym kierunku? Tu, nie tu. 6. Tutaj jest pojemnik. Świetnie. Otwieraj, zobaczmy, co jest. Powiedzcie, że są inhibitory. Wspaniale. To od razu je wykorzystamy sobie punkty. Na co? Dobra, idziemy w zdrowie. Znaczy, co ja mówię, wytrzymałość teraz tym razem. I lecimy do góry. Po jakiejś ścianie pewnie będziemy się musieli wspiąć tędy. Już się troszeczkę naumiałem i będę się teraz bardziej rozglądał po wszystkim. Przewidywalne są te ruchy, czy ja przeskoczę? No,
pewnie, że przeskoczę. Spokojnie, spokojnie, Aiden. O kurde. Dobra, teraz tu. Chcisz się? Powiedz, że się chycisz. Jednak się udało. To było dobre, udało się, Open. Czemu Open, a nie otwórz? Ciekawe. Ciekawe, czy ktoś nas zaskoczy tutaj. Lub ktoś. Pewnie, że nas zajebią. Jak nie Bazarianie, to Especy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Okej, mamy ich. Kup, nie chcę umierać! Kto tam? It's me, I kill you. Stój! Albo wysadzimy tę wieżę! Przysięgam! O, dobra, ponegocjujmy. Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy tę wieżę! Nie słuchacie! To koniec! I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec. Rozjeb ją. Nie wiem, boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć, zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od Espeków. Ostrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę, ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni, a on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry? To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta, czy nie? Uspokój się, Joe. Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Dobra, nie nie targuję się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty! Pielgrzym prawi nam kazania. Ty cholerny idioto. Zrób to, Jack! Teraz! Żegnaj, Bazarze! Co? Bazaria nie przeżyli. Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Tak, zapłacisz za to. I znowu to samo, to uderzenie. No to nie da rady inaczej. Chcesz wody? Topię cię! Żywcem nas nie wejdę! Nie masz do... To się okaże! Szkoda, że nikt nie oberwał z tego obrotu. No, Barney sobie coś przesurał, zobaczymy. Może on maszał palce w zabójstwo Lukasa. Nie zdziwiłbym się. Długa droga w dół! Żywcem nas nie weźmie. No, bo zaraz zginę, może bym się wyleczył. Nie! Nie no, muszę być ostrożniejszy. Powiesimy cię na tej wieży. Popełniłem niepotrzebnie błąd, niepotrzebnie zginąłem. Jeszcze nigdy nie zabiłem pielgrzyma. No i chyba nie zabiłem. Raz się udało, no. Czekacie. Ładne uniki robią, trzeba przyznać. Nie masz dokąd uciec. Jeszcze nigdy nie
zabiłem. Czeka cię długa droga w dół. Czym by mógł ich zaatakować jeszcze? Żywcem na... O, pięknie oberwał. No, dawaj mnie. Chcesz wody? Topię cię. Nie masz dokąd uciec. O, siadło w końcu. Siadło, proszę państwa. A mogliśmy się dogadać. Wyleć się szybciej. Się dogadać. Weźmy, zmieńmy może na tą opałkę. Ona jest potężna. Ale walcz, Aiden, walcz. O, oberwał. Zaraz ja zginę, jeszcze raz. Nie przygotowałem się. Broń się, co ty robisz? Jeszcze nigdy nie zabiłem wilka. Zdechniesz, pielgrzymie! Kurde, dwóch przeciwników, a tyle problemów. Czeka cię dług. Co obrywa? Wyleć się, Aiden. Jeszcze nigdy nie zabiłem pielgrzyma. Kurde, no. Nie masz dokąd uciec. Teraz mamy okazję się wyleczyć. Chcesz wody? Chciałbym. O, proszę bardzo. To mi się podoba. Zostaw jeden. Czy sobie poradzimy szybciej? Nie wstawaj. Ho, cudownie. Zaktualizowano cel. Ale rzeczy mamy. A to tylko butelki. Mogłem ich rzucić, tak? Ale rzucanie. No szkoda, że jest pod L2. Aktywuj. No i co teraz, Aiden? Mondralo. Kto będzie rządził wodą? Okej, podział miasta. Kiedy przekażesz obiekt stróżom prawa lub ocaleńcom, przejmij kontrolę nad strefą wokół niej. Kiedy frakcja przejmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. Stróże prawa instalują pułapki bojowe, a ocaleńcy budują pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczenie się. Im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejszy się staje i tym lepsze struktury możesz instalować. Aktualny stan podział miasta można sprawdzić z poziomu mapy. No i to jest właśnie też nowości kluczowe. Co my tu mamy? Stróżą prawa, co mi dadzą? Samochody, pułapki. Później co? Pułapki UV, pułapki wahadłowe. Ciekawe. Co to są? Latarnie z mołotowami? O co chodzi? Mamy zestaw z kuszą. O! Pułapki elektryczne. Okaleczające działo SP. Samochody, pułapki. A tu? Tyrolka. Poduszki. Też ciekawe. Podmuchy. Ulepszone poduszki. Dwukrotne tyrolki. To będą tyrolki. A tu samochody, pułapki. Jak teraz to zrobimy? Zmień wideo. Czy tu będzie woda, a tu? No i komu oddać? Ocaleńcom czy stróżom prawa? Dobra, przekażemy im stróżom prawa. Jestem ciekawy, jak się potoczy. Wyża ciśnie.
załatwię sobie scenkę przerwnikową. Ciekawie to wygląda. Odblokowujesz poziom przybliżenia podziału miasta. Wciśnij dodatkowe, aby wyświetlić mapę. Czyli tak to się prezentuje. Okej. Czyli mamy tak, co tu mamy? Terytorium stróżów prawa. Terytorium stróżów prawa, terytorium ocaleńców i przekaż obiekt, stacja elektryczna. Kontynuuj. Poziom przybliżenia podziału miasta pokazuje obecny stan stref miasta, zarówno tych neutralnych, jak i kontrolowanych przez stróżów prawa lub ocaleńców. Możesz tu znaleźć różne miejskie nagrody. A tu co mamy? Tak samo stróżów prawa. Ocaleńców. To nas jeszcze nie było. Co teraz? Wieża ciśnień. Hakon. Gdzie jesteś do cholery? Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. Czyli ciąg dalszy zadania, tak? Okej. Coś tu było jeszcze, 60 parę metrów. Na dole są jakieś pytajniki. Dobra, lecimy dalej. Jak wygląda właśnie jeszcze nasze punkty umiejętności? O, Barney, nie podobał mi się od początku. Za chwilę będziemy mieli kolejny poziom. Nie tracimy czasu, lećmy dalej do tego zadania, zobaczymy. Poszukaj dowodów w kryjówce Barneya. Ciekawe co na to Sophie, jestem bardzo ciekawy. Z ust mi to wyjęłaś. Kiedyś słońca, co ci wyjęła? Najważniejsze, że nie ma zarażonych. A, co ty tam? Pytajniki. Ja muszę sobie przede wszystkim wziąć i wytworzyć apteczki. Na pewno sobie wytworzę apteczki, ponieważ straciłem na walkę niepotrzebnie. Wytwarzanie, apteczka tutaj. A, wytworzymy maksymalną ilość. Czekasz późnej starości. Którędy? Gdzie jest wyjście? Dobra, nie ważne. Wszyscy chcemy pochodzić. Zazdroszczę. Chociaż ładnie wygląda. A czyli tutaj, a jak wejdziemy do środka, zobaczę jeszcze tylko. Trochę jak żywica. Myślałem, że to zombiak. Tu jest wyjście. Rzeźnik to nasz największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowania w czarny poniedziałek. Śmierć. Możesz przeszukać rzeczy Barneya. Teraz jest tam pusto. To na pewno to zrobimy. Jestem bardzo ciekawy. Jak to będzie? O proszę, jest coś kolejnego, widzicie? Można się skorzystać z tego. Świetnie. I co tu mamy? Wszystko załatwiały tu za nas maszyny. Wystarczyło je zaprosić. Jesteśmy znowu w obozie. Spokojnie. Tylko żeby... O, tędy. Rozbudowane to. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tak się to prezentuje. Spory obóz. Ma swoją kryjówkę gdzieś tutaj. Widziałem Sophie i jej ludzi koło wieży ciśnień. Powinno być tam pusto. Ale nie wiem, kiedy wrócą. Jest, mamy hotel.
To jest ten, którym my mieli przyjść i pomóc Sophie. No ale niestety wybrałem opcję, żeby się nie wtrącać. To chce mojej pomocy. Mamy zrzut u góry. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. Tak pani mówi? Chyba jest u góry, ja chciałbym go sprawdzić. Co, nie chwycisz się mi teraz? Szkoda, Aiden. Może wejdziesz mi tutaj? No i jak mam teraz wejść? Gdzie? Zaraz mi się Aiden zmęczy i będzie problem. Miał mi się trzymać krawędzi, co jest grane? Chyba, że muszę z tej strony. Przecież on jest tutaj, dobra, ja się wespnę najpierw do hotelu. Po co to jest? Aha, na drabinę. Skocz tędy. 29. Dobra, użyjmy instynktu, gdzie on się znajduje? 13, 12, 7 metrów, jest. Otwieranie zamków, łatwe. To jest kryjówka Barneya, po niej się udamy właśnie po zrzut. Ciekawe, co się wydarzy i co będzie związane z tym zrzutem, jakie będą zasoby. Ile pomieszczeń, otwieraj to. Dobra, czas pomyszkować troszeczkę. Monety. Zło. Mamy save. Otwórz, ale jest pusty w tym momencie. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Żeby coś było ciekawego. Przewody, no dobra, niech będą przewody. Ale sporo rzeczy, gdzie one są? Na zewnątrz. Turendy. A, tutaj ma tak się urządził, no. To ładnie. A to cegła mi nie jest potrzebna do niczego, a to? Pojemnik z inhibitorami w obliczu. Butelka, też nie potrzebujemy. Ale to jest pełno cegieł i w ogóle wszystkiego, to mi jest niepotrzebne tu. Ale roślinki sobie zabierzemy. Dobra, idźmy po ten pojemnik z inhibitorami. Tu musimy wejść i tak. Mamy. Może znowu sobie coś ulepszymy, jak znajdziemy odpowiednią ilość. Po dwa widzę. Mogę coś sobie wytworzyć? Brakuje mi jednego. Poszukaj dowodów w kryjówce Barneya. Otwórz. Ładnie się urządził. Zabieramy. Leki, no ekstra. Plakat tu jest, tak? Butelka, butelka. Tu co mamy? Tu coś jest? To się na pewno ucieszy, jak się dowie, że my tu byli i myszkowali my. Dowód to nie jest. No, dokładnie. Ale coś się mamy za ścianą. Tu jeszcze zobaczmy radio. O, ale tu syf. No, czyścioszek, nie? Przenieś. Jakieś ukryte przejście. O, jest coś. Tu coś jest. Co to jest? To jest jego skóra. Co jest? O kurwa, to ludzka skóra. Hakon, znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry. Co? No, o, zaraz się zżygam. Wynoś się stamtąd.
Powiemy Aitorowi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barney? Co to kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się. Próbuj dalej. To nie jest moje. Zabiję cię tu nogi. I znowu ten sam. Co, ja muszę z nim walczyć? Pokonaj Barneya. Już po tobie idę. Ciekawe. Tylko się nie spodziewałem. Bije cię, zdrajco! Dawaj. Przecież chciałem to obronić. Czekajcie, go zabiję. Chyba nie. Gdzie dziewczyna? Nie było jej tu. Nigdzie jej nie było. I to od kilku dobrych godzin. No jednak nie, żyje. Wiesz, co to znaczy? Chciał się popisać. Skurwysyn chciał mieć dowód, że zabił Lukasa. Zostałeś zasranym kanibalem, Barney? To nie ja! To on! Wrobił mnie! Dobra, zabieramy go na posterunek. Niedługo wszystko nam wyśpiewa. Ha, no dobra, udało nam się rozwikłać zagadkę, kto zabił Lukasa, ale ciekawe, czy to Barney, chyba tak. Spisałeś się, Aiden. Przyjdź do mnie. Czas, żebym wywiązał się z umowy. Z miłą chęcią. Z miłą chęcią. O kurde. Spotka się z Aitorem na stacji metra kontrolowanej przez służby specjalne. 400 metrów. Tu jest jeszcze jakaś skrzynia. Szukajmy i lecimy dalej. To puszka, poważnie. Czy ja tu wejdę? Nie. Notyfikacje wybuchowe. Tu była jakaś skrzynia, nie? Albo i nie te pomieszczenie, jeszcze raz. Nie wiem, jak tu wejść. Chyba, że coś jest za ścianą tu. Dobra, mamy ul. Bierzemy miód. Rumianek. Będzie na apteczkę. I co tu jeszcze jest? Tu nie wejdziemy. A tutaj? Ciekawe, jak się Sophie wytłumaczy z tego. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Dobra. Jeszcze tyle rzeczy mamy zrobić. Dawaj na drugą stronę. Nie! Kurde, sorry! Sorry. Trzeba stąd wyjść. Przecież... miałem się udać. Zobaczyć na ten... rzut wojskowy. Tylko jak się dostać do góry, he? 17 metrów. Może coś tutaj jest? Tak nie wskoczę. To jak? Czy się wespnę? Nie. A to chwycę? Czyli ja się muszę jakoś rozbujać. Puść się, puść się! Okej, tylko jak? To mamy znak this way. Tu nie wejdę. Dobra, jakoś musimy się rozbujać, spróbujemy. Przeskoczyć tu. Chwycisz się? Powiedz, że się chwycisz! Co to było?
Wow, strasznie trudno się dostać do tego pojemnika. Moja wytrzymałość strasznie szybko się kończy, jak skaczę po tych linach. Teraz może na tą belkę. Teraz tutaj. No i teraz mi się może uda. Jest. Kryjówka nocnego biegacza udało się mi odblokować. Czyli tak trzeba było to się dostać. Zobaczmy ten rzut, tak? Ale tu jeszcze nie jest rzut. Musimy sobie go najpierw aktywować, kryjówkę nocnego biegacza. Świetnie. I gdzie jest rzut? 30 metrów w tamtym kierunku. Tam nie musimy iść, tylko jak się dostać? Okej. Okay. Ryzykuję. Dobra, udało się, otwieraj to. Bryczesy wojskowe. Bateria. A, tutaj mamy klucz GRE. Zobaczmy, co będzie w środku. Sprzęt wojskowy 1. Proszę bardzo, udało nam się. Gdzie to jest? Gdzie musimy się udać do Aitora? Dziennik jeszcze sprawdź. Aż tutaj. Szkoda, że nie ma szybkiej podróży. Jestem ciekawy, dlaczego nie ma szybkiej podróży? I czy w ogóle będzie? Dobra, to widzimy się, jak będę u Aitora. Jest odpowiedzialny za bombardowania w Czarny Poniedziałek i śmierć 2 milionów ludzi. Dobrze, dotarliśmy. Czołem, czołem. Idziemy do Aitora. Do jego biura. Oddać zadanie zwierza ciśnień. Zobaczymy, co nam podaruje. Zabiłeś komendanta. Czyj to był pomysł? Ty na to wpadłeś? Czy twoja siostrzyczka? Pierdol się! Nienawidziłem go bardziej niż inni, ale nawet ja nie jestem na tyle głupi. Za każdym razem, gdy kogoś złapię, nawet na gorącym uczynku, łżę do samego końca. A może ty jesteś na tyle głupi? Może nawet jesteś kretynem? Chcesz mnie wkurzyć, żeby szybciej umrzeć? Nie. To nie ze mną. Zostaniesz osądzony i skazany. Dlaczego go oskurowałeś? Dlaczego wyciąłeś mu tatuaż? Przecież mówię. Nie wiem, bo to nie ja. Czasem mi odwala, jasne. Ale nie jestem, kurwa, z bokiem. Jesteś największym zjebem, jakiego znam. Ktoś ci zlecił morderstwo, a ty musiałeś przynieść dowód. Proste. Skup się, speku jebany. Mówię, to nie ja. Rozumiesz? Udowodnij. Kurwa, przecież ci nie udowodnię, że nie jestem wielbłądem. Nie uczą tego w szkole SP-ków, zasrany pierdolcu? Szkoda czasu. Zabiłeś Lukasa. I co dalej? Nie wiem, dupku, bo to nie ja. Tknij mnie, to się zemszczę. Ale nie zabijam z zimną krwią. Daj spokój, Aiden. Takie gnojki chcą siać chaos, to lubią najbardziej. Kończymy to. Ten idiota nic nam nie powie. Po co bym ściemniał? Mniej bym zyskał na okłamaniu cię teraz, niż na zabiciu Lukasa. Czego nie zrobiłem.
Nie wymagaj myślenia od ludzi, którzy mają mózg tylko po to, żeby kontrolować zwieracze. To ty tu pierdolisz głupoty. Dajcie kurwa spokój. Ten kawał skóry to jest dowód. Dowód, nie poszlaka. Szkoda naszego czasu na tego śmiecia, Aiden. Już niedługo dostanie wyrok śmierci. Zaraz po procesie. Co z naszą umową? Jest ważna. Idź do tuneli metra. Spotkamy się tam, kiedy zajmiemy się Barneyem. Ale jest coś jeszcze. Mam prośbę. No to może wyjdźmy. Nie musi wszystkiego słyszeć, bo ja bym miał później windy. No? Kiedy już będziesz w centrum, jest tam moja żona z dziećmi. Dasz im coś ode mnie i powiesz, że żyję. Nie masz kogoś bardziej zaufanego do tej roboty? Może i nie mam. Jeśli to nie jest arszenik, to spoko. Nie jest. Masz tam adres. Spoko, dzięki za adres. Ukończono, jest, udało się, wieża ciśnień. Mrok, zadanie związane z fabułą, nowe zadanie. Wyjść do tunelu. Teraz pytanie, czy Barney faktycznie zabił Lucasa? Tutaj mamy tunel. O, jakie będą bronie? Katana jakaś. Dobra, na razie wystarczy. W tym momencie zakończymy. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!